Witam. Chciałbym pokazać system do darmowego ogrzewania domku, a w drugiej części filmiku do chłodzenia, tak zwanej klimy. Tutaj musiałem zainstalować jeden wentylator, bo bez wentylatora po prostu nie działa za bardzo metodą grawitacyjną, tak lepsze efekty są. Także taki wentylator w rurę musiałem zamontować. Jeszcze nie założyłem anemostatu, ale właśnie już widać, jakie są uzyski. 64 stopnie, jak wiatrak działa i napędza te powietrze z górnego tego właśnie kaloryfera tutaj do domku na dół. Teraz pójdziemy na dach, to tam też wszystko pokażę dobrze, jak to wygląda. Także nawet 60 parę stopni pokazuje. Czuć naprawdę gorące powietrze, tak jak z suszarki. Tutaj właśnie to wszystko jest w rurach ocieplonych. Tu jest akurat wylot ciepłego powietrza. Tak jak pokazywałem na innych filmikach, to wszystko już wsadziłem za pleksę. Zamontowałem to pod takim kątem na dachu. Tutaj widzimy, jest wlot. Który jest z boku ściany wsadzony i tutaj na dół. I tak samo to w rurze jest wszystko zaizolowane. Bardzo szczelnie, bo sprawdzałem. Jeszcze silikonem dodatkowo pouszczelniałem. No a tutaj dziurę w dachu trzeba było zrobić i też ją dobrze uszczelnić. Także będę to kontrolował, żeby się nic nie działo. Nie jest to duży koszt tego, a zobaczymy, jak się będzie sprawowało zimą. Mi się wydaje, że będzie na pewno sprawowało. Bo nawet zimą wystarczy słońce, żeby to w środku się nagrzało do 60-70 stopni i tą temperaturę wiatrak będzie tłoczył na dół, bezpośrednio do domku. Tu jest wyjście przez ścianę z muru. Jeszcze też zaizoluję, ale tutaj założyłem taką rezerwę, w razie czego jakby się woda skraplała, to można to odkręcić po prostu i zobaczyć, co się dzieje. Ale też to jeszcze ogacę i ocieplę, żeby po prostu jak najmniej były straty temperatur. Tutaj pokażę pomysł na schłodzenie domku. Na zewnątrz dzisiaj jest temperatura około 30 stopni w cieniu. Raz więcej, raz mniej pokazuje. 29 do 30 stopni nawet. Tu jest dużo więcej. A tu mam taką studnię z kręgów, wykonaną do podłącza wody. I zaraz pokażę Wam, co tam wykombinowałem. Także to też elegancko działa. Na samym dole podłączyłem rurę. I zaraz zobaczycie, jaka jest temperatura tam. Pokazuje 18, 19 stopni, 20. Bo teraz jak otwarłem klapę, to się trochę naciepliło w środku. Ale tak to jest nawet 17-18 stopni. Więcej nie ma. No i przebiłem się tą rurą do domku. Podłączyłem do niej też wiatrak, żeby pchał powietrze stąd, chłodne. Jeszcze też na całości jej dobrze nie zaizolowałem, ale już właśnie testowałem i efekty są nawet dobre. Z boku tu założyłem kratkę, co jest wlot powietrza. Pewno ją przedłużę do góry, ale to zobaczę jeszcze, jak to będzie to wszystko działało dokładnie. Na razie jest dobrze. Tutaj zapiankowałem, żeby woda się nie dostawała do środka przy dużych ulewach deszczu. No i właśnie wiatrak pcha te powietrze, bo bez wiatraka też by za bardzo to nie działało. Także tutaj jest kabel, wiatrak w środku jest w rurze. I zaraz pójdziemy do środka i zobaczymy, jaka będzie temperatura. A
Ale pomysł jest genialny. Myślę o tym nawet, żeby to głębiej dać, to wtedy będzie na pewno niższa temperatura. Nie wiem, myślę, że na 8 metrach już by było około 10-12 stopni, już by było wtedy ok. O, a tu już mam założony anemostat. Tu już pokazuję raz 18, raz 19. A zaznaczam, że rura nie jest wszędzie zaizolowana na całej długości. No, ale wiatrak musi być, bo bez wiatraka to nic powietrze nie idzie. A tak jak wiatrak jest tam załączony w dole, to tłoczy ładnie te powietrze. W łazience też wyprowadziłem to, ale jeszcze nie założyłem anemostatu i tylko tak idzie. Jak nie jest wiatrak załączony, to temperatura jest inna całkiem, taka jak powietrze. No i tu w pomieszczeniu mamy około 22 stopni. Niedużym wkładem finansowym można sobie trochę ochłodzić domek na działce. A na dworze jest dzisiaj 30 stopni, a 22 to nie jest aż tak źle. Będę jeszcze nad tym pracował, żeby to udoskonalić. Także dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji. Dziękuję.